Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Czwartkowe popołudnie w studiu Radia Fon. Witamy starego, dobrego znajomego w częstochowskim żużlu, Huberta Łęgowika. Dzień dobry wszystkim, witam. Hubert, sezon za tobą, ale nie najeździłeś się w tym roku za dużo w barwach Wybrzeża Gdańsk. Zapytam cię może w ten sposób, gdybyś mógł się cofnąć o ten rok, wybrałbyś inną ofertę, inaczej pokierowałbyś się swoją karierą w sezonie 2017? Wiadomo, no człowiek uczy się na błędach, tak, że tak powiem, są różne przysłowie, które mogłyby mówić o mojej sytuacji. Myślę, że tak, no mimo wszystko, gdybym wiedział, że tak się potoczy ten sezon, spróbowałbym czegoś innego. No ale cóż, no na pewno nie ma co, że tak powiem, patrzeć na to, co było. Przychodzi teraz nowy sezon, nowe wyzwania i na tym się skupiam. To, co było, to już jest za mną i w sumie no, nie chciałbym za bardzo poruszać tego tematu, bo wnioski zostały wyciągnięte i to już jest za mną. Wiesz, co nie zagrało, bo szedłeś do pierwszej ligi jako czołowy junior, najlepszy junior z pierwszej ligi w poprzednim sezonie. Wydawało się, że będą naprawdę dobre zdobycze punktowe. To był zły tor, zły teren? Tak, wiem co było źle i to nie do końca chodziło tutaj też o moją dyspozycję, nie do końca też chodziło o mój sprzęt. Składało się na to naprawdę wiele czynników, które doprowadziły do takiego właśnie słabego sezonu w moim wykonaniu, ale tak mówię, no, to już jest za mną i musimy tylko teraz patrzeć w przyszłość, aby było lepiej i nie popełniać już takich błędów, które popełniliśmy wcześniej. Zamykamy temat tego sezonu. Dla kibiców Włókniarza nadal jesteś chłopakiem stąd, wychowankiem Włókniarza Częstochowa. Na pewno ci ich nie brakuje i moje drugie pytanie, czy były rozmowy, były propozycje, abyś wrócił do Włókniarza na przykład pod numer 8? Pojawia się teraz ten przepis, gdzie będą mogli jeździć zawodnicy do 23 roku życia. Czy były jakieś pytania? Tak, bo rozmawialiśmy, były jakieś luźne, że tak powiem, rozmowy z prezesem, ale mimo wszystko ja gdzieś wolałem szukać swojego miejsca w tej niższej lidze. Prezes też uszanował tą decyzję i szukał gdzieś dalej po świecie czy po Polsce. I myślę, że dokonał dobrego wyboru, bo z tego co kojarzę, ten Andreas Jager. Będzie reprezentował Włókniarz Częstochowa pod numerem 8 i myślę, że to jest świetny wybór. Zdecydowałeś się na kolejarza Opole, blisko Częstochowy, zaledwie 100 km, no i niektórzy mówią, że to będzie taka mała filia Włókniarza Częstochowa, bo oprócz ciebie Oskar Polis, Sebastian Ułamek, dużo wskazuje na to, że też Mateusz Świdnicki, a więc ponad połowa składu z Częstochowy. Naprawdę silna drużyna jak na drugą ligę. Jasne, że tak. Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście na pewno ja, jak i Sebastian, jak i Oskar, że jesteśmy chłopakami z Częstochowy i możemy właśnie razem się ścigać. Tworzyliśmy świetną paczkę w Częstochowie, kiedy jeździliśmy wszyscy razem. Podejrzewam, że będzie równie dobrze w Opolu. Oczywiście kibicem, mam nadzieję, że z Częstochowy, kiedy mecze będą drugiej ligi rozgrywane, dajmy go o godzinki 13, zdążą przyjechać na nasz mecz do Opola, po drodze jakiś szybki rosołek w niedzielę i oczywiście na mecz Włókniarzy na godzinkę 19 nie będzie problemu, żeby zdążyć. Także liczymy na pewno na wsparcie kibiców na stadionie w Opolu. Myślę, że kibice z Częstochowy, jeżeli tylko te godziny nie będą się zazębiać, to na pewno się wybiorą do Opola, bo tam będzie można zobaczyć chociażby wielokrotnego mistrza świata Grega Hancocka. Spodziewałeś się, że kiedyś dojdzie do sytuacji, że w de facto trzeciej lidze polskiej będziesz mógł się pościgać z Hancockiem? Cóż, no na pewno tego się nie spodziewałem. Liczyłem na to, że będę mógł się z Gregiem kiedyś pościgać właśnie w ekstralidze i były takie sytuacje, były takie biegi, lecz nigdy nie sądziłem, że będę mógł z nim startować w drugiej lidze. Ale no cóż, no taki jest świat, taki jest sport. Zdecydował się na to, że wyprowadzi, że tak powiem, na prostą Stal Rzeszów, wprowadzi ją do Ekstraligi.
I na pewno jest to dla niego nie lada wyzwanie, bo jest to okres paru dobrych lat, żeby mogli tam awansować. No cóż, moim zdaniem jest to super sprawa, ponieważ podniesie bardzo poziom tej drugiej ligi i ściągnie większą grupę kibiców na stadiony, co się odbija oczywiście na lepszej, że tak powiem, budżetowej sytuacji poszczególnych klubów. Piotr Żyto wziął się za budowanie na poważnie tego żużla w Opolu, odrzucił propozycję Falubazu Zielona Góra, co też pokazuje, że w Opolu chyba rodzi się coś naprawdę fajnego i podejrzewam, że cel macie jasno sprecyzowany. Ten Rzeszów trochę go pokrzyżował, ale to jest nadal finał, nadal próba walki o awans do pierwszej ligi. Na pewno tak. Każdy z nas przy rozmowach wiedział, o co będziemy jechać, o co chce Opole walczyć. I każdy był na tak, bo wiadomo, fajnie iść do drużyny, która ma aspiracje, która wie, czego chce. No ja też takiej drużyny oczywiście szukałem. Trener Piotr Żyto, powiem szczerze, jest naprawdę mega sympatyczną osobą i darzę go wielkim szacunkiem, chociażby za to, co teraz zrobił, kiedy pieniądze nie są najważniejsze, bo oferta na pewno Zielonej Góry była o niebo wyższa niż to, co gdzieś tam dostaje właśnie w Opolu. A on mimo wszystko powiedział, że chce prowadzić dalej tą drużynę i nigdzie się stąd nie rusza, także wielkie słowa uznania dla niego. No cóż, i tylko żeby ten wynik przyszedł w parze i na pewno będzie wszystko tak, jak trzeba. W Ekstralidze podejrzewam, że będziesz nadal na pewno kibicował ekipie Włókniarza Częstochowa. Chciałem cię jeszcze pod koniec naszej rozmowy zapytać o ten skład, który udało się zbudować prezesowi Michałowi Święcikowi. On się mocno zmienił. Nie ma Rune Holty, nie ma Andrasa Jonsona, ale są Adrian Miedziński, Fredrik Lindgren, doszedł też Andrzej Kudryaszow. Myślisz, że to będzie silniejszy Włókniarz niż w poprzednim sezonie? Taki, który będzie w stanie powalczyć na przykład o pierwszą czwórkę? Czy będzie silniejszy? No to zweryfikuje wszystko sezon. Jest wiele rzeczy, które się na to na pewno będą składać. Tym bardziej pamiętam, jak rozmawialiśmy w tamtym roku, czy Włókniarz wejdzie do playoffów, czy spadnie, czy nie spadnie. Cóż, większość fachowców wtedy mówiła, że spadnie. Tak, dlatego nie chcę tutaj rzucać jakichś słów. Moim zdaniem drużyna jest na pewno mocna, ma świetnego szkoleniowca. No i cóż, szkoda tylko, że na pewno będzie mało wychowanków w częstochowskim Włókniarzu, ale cóż, no trzeba patrzeć pod wynikiem sportowym i myślę, że ten wynik sportowy na pewno przyjdzie. Chciałbyś chyba jeszcze wrócić do Częstochowy, może za rok, za dwa, na późniejszym etapie kariery? No na pewno tak, no zawsze będę nosił lwa w serduszku, bo to jest mój klub. Tam spędziłem, że tak powiem, pół swojego życia i no nie wyobrażam sobie, że kiedyś miałbym, że tak powiem, nie reprezentować jeszcze Barz Włókniarza. No ale do tego musi też dojść wynik sportowy. Oczywiście bardzo bym tego chciał. Za chwilę święta Bożego Narodzenia, Sylwester. No to zapytam ci jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, czy są już plany sylwestrowe i czego najbardziej można ci życzyć na ten nowy 2018 rok? No cóż, na pewno tak, plany już wraz z moją dziewczyną na pewno już mamy. A czego mi życzyć? Nie zdradzisz. No nie, wolałbym między nami, żeby to zostało mimo wszystko. A czego mi życzyć? No na pewno spokojnego sezonu, bez kontuzji, no i oczywiście dużo uśmiechu, którego mi raczej nie brakuje, ale żeby było go jeszcze więcej. Jako redakcja Radiofon przyłączamy się tylko do tych życzeń. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla ciebie zdecydowanie lepszy, zdecydowanie bardziej udany, dużych zdobyczy punktowych i przede wszystkim bez kontuzji. Dzięki. Wielkie gościem Radiofon był dzisiaj Hubert Łęgowik. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców. Dzięki. Dzięki. Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl.